Pan profesor w 2015 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Od 2007 roku jest dziekanem Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu. Panie profesorze, prosimy o wykład. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja postanowiłem zmierzyć się z polem Tillichem związanym z Wrocławiem i temat mojego referatu brzmi wiara a troska. Zwykle dzielimy ludzi na wierzących i niewierzących. A gdyby tak założyć, że wszyscy jakoś wierzą. Jeden z największych teologów protestanckich XX wieku poszedł właśnie tym tropem. Włączając się w ekumeniczne obchody 500-lecia pamiątki reformacji we Wrocławiu, przybliżę inkluzywistyczne rozumienie wiary proponowane przez Paula Tillicha. Paul Tillich 1886-1965 to jeden z najwybitniejszych myślicieli luterańskich XX wieku. W 1910 roku uzyskał stopień doktora filozofii Śląskiego Uniwersytetu imieniem Fryderyka Wilhelma właśnie tutaj we Wrocławiu. Jeden z istotnych wątków refleksji teologiczno-filozoficznej Tillicha dotyczył pojęcia wiary chrześcijańskiej. Jako postępowy teolog Tillich akceptował wiele z ówczesnej krytyki kierowanej przeciwko religii chrześcijańskiej. Między innymi odrzucił tradycyjnie rozumianą wiarę jako zaufanie istocie boskiej, która w cudowny sposób ingeruje w świat i pomaga tym, którzy w nią wierzą. Odrzucenie przez Tillicha tradycyjnego rozumienia Boga i jego działania automatycznie zmusiło go do reinterpretacji samego pojęcia wiary. Według Tillicha właściwe rozumienie wiary nie zależy od tego, czy ktoś uznaje istnienie Boga jako odrębnego bytu, czy też go odrzuca. Tillich rozumie wiarę jako coś właściwego każdemu człowiekowi, bez względu na jego przekonania religijne. Z tego też względu tillichowska reinterpretacja wiary jest inkluzywistyczna w swej naturze. Tillich rozpoczyna swoją książkę pod tytułem Dynamika wiary od następującego zdania. Chyba żadne inne słowo należące do języka religijnego, zarówno teologicznego, jak i potocznego, nie prowadzi do tylu nieporozumień, zniekształceń i budzących wątpliwości definicji, co słowo wiara. Według Tillicha tradycyjnie rozumiana wiara powoduje różne błędne postawy, od sceptycyzmu aż po fanatyzm. Obie te niewłaściwe i skrajne reakcje wypaczają właściwe rozumienie religii. Z tegoż to powodu Tillich konkluduje, cytuję, odczuwa się wręcz pokusę, by zaproponować całkowitą rezygnację z terminu wiara, co może i byłoby pożądane, ale jest prawie niemożliwe. Koniec cytatu. Jest to zaskakujące stwierdzenie. Luterański teolog zastanawia się nad całkowitym zarzuceniem podstawowego pojęcia w teologii protestanckiej, jakim jest właśnie wiara. I to w imię obrony jej znaczenia. Wie jednak, że nie jest to możliwe, dlatego też podejmuje się reinterpretacji pojęcia wiary. Żywi nadzieję, że jego propozycja pomoże odkryć, i tu cytat, ukrytą moc wiary, koniec cytatu, u swoich czytelników i to bez względu na osobiste przekonania religijne. Tillich definiuje wiarę jako stan najwyższego zatroskania, jako troskę ostateczną, ultimate concern. Podobnie jak inne żywe istoty, człowiek troszczy się o to, co będzie jadł i gdzie będzie mieszkał. Dodatkowo, jako istota duchowa, troszczy się o rzeczy dotykające sfery intelektualnej, estetycznej, społecznej,
politycznej, religijnej i innej. Ostatecznie któraś z tych sfer zaczyna dominować i staje się tak istotna, że wymaga od niego całkowitego poświęcenia. Przykładem takiej troski ostatecznej może być troska o naród, czy też sukces zawodowy, która podporządkowuje sobie i nieraz zaniedbuje inne troski. O rodzinę, o dobrobyt, o prawdę. Innymi słowy, według Tillicha wiara dotyczy tego, co nas ostatecznie obchodzi i czemu jesteśmy w stanie poświęcić wszystko. Każdy człowiek czemuś się oddaje. Coś nadaje sens jego życiu. Każdy przejawia troskę o coś, czemu ufa. Zatem każdy wierzy, bo ufa, że to, czemu się poświęcił, obdarzy go zaspokojeniem i szczęściem. Człowiek jest istotą skończoną, istotą niedoskonałą. Nie wie wszystkiego, nie umie wszystkiemu sprostać, nie potrafi kochać w sposób pełny. Wszystko to, co myśli, czuje, chce, robi, ma charakter czasowy, niedoskonały. Człowiek posiada jednakże zdolność do abstrakcyjnego myślenia, do myślenia w kategoriach nieskończoności, wieczności, nieprzemijalności czy też doskonałości. Zatem, pomimo tego, że człowiek jest ograniczony, to potrafi myśleć o rzeczach nieograniczonych. Skoro zaś człowiek potrafi myśleć o doskonałości, to oznacza, że wiara jako wypadkowa jego myślenia i działania musi być w swej naturze także nieograniczona. Skoro człowiek potrafi myśleć o rzeczach ostatecznych, to także jego wiara winna być podobnej natury, powinna być natury ostatecznej. Innymi słowy, każdy człowiek, świadomie lub nie, w jakiś sposób kształtuje swoje życie. Są rzeczy, którym poświęca trochę czasu, ale i są sprawy, którym oddaje się bez reszty. To właśnie oddanie Tillich nazywa wiarą. Troską przewyższającą wszystkie inne troski i podporządkowującą je sobie. Skoro człowiek potrafi myśleć o rzeczach ostatecznych, to także w akcie wiary będzie musiał się ostatecznie czemuś oddać, bez względu na to, czy tego chce, czy nie. Skoro człowiek potrafi myśleć o nieskończoności, to automatycznie oznacza, że przedmiot jego troski także winien być nieskończony. Zatem zarówno subiektywny element wiary, to mocą czego się wierzy, jak i obiektywny element wiary, a więc to, w co się wierzy, muszą być ostateczne. Nieuwarunkowana niczym troska, a więc wiara wykraczająca poza wszelkie doczesności i zmienności, automatycznie domaga się, by jej przedmiotem było coś, co także jest nieuwarunkowane. Oznacza to, że istnieje związek między wiarą a jej przedmiotem. Przedmiot wiary, podobnie jak i podmiot wiary, także musi być nieuwarunkowany, ostateczny. Zatem, chociaż troska o naród czy troska o sukces życiowy nieraz rości sobie prawo do bycia ostatecznym przedmiotem wiary człowieka, to jednak jest to fałszywa ostateczność. Jedno i drugie bowiem jest zmienne, uwarunkowane, a więc w swej istocie nieostateczne, nieprzystające do ostatecznego charakteru aktu wiary. Prawdziwa wiara, pisze Tillich, czyni obiektem swej ostatecznej troski to, co naprawdę jest ostateczne. Podczas gdy wiara bałwochwalcza podnosi do rangi rzeczy ostatecznych
rzeczywistości doczesne, skończone. Niemożliwą do uniknięcia konsekwencją wiary bałwochwalczej jest, jak pisze Tillich, egzystencjalne rozczarowanie. Na jakiś czas przedmiot wiary człowieka może pozostawać nieostateczny. Ostatecznie jednakże musi on wzbudzić rozczarowanie, bo otwarty na nieskończoność człowiek nie może zostać usatysfakcjonowany skończonością. Takie ujęcie podmiotu, jak i przedmiotu wiary ma charakter inkluzywistyczny. Niesie przesłanie do każdego człowieka, który oczekując czegoś nieuwarunkowanego i jednocześnie oddając się czemuś uwarunkowanemu, narażony jest na rozczarowanie i kryzys. Jeśli powiemy w tradycyjnym znaczeniu, że przedmiotem wiary ma być Bóg, to automatycznie nie zgodzą się z tym ateiści. Tillich jednakże powie, że nawet jeśli ktoś neguje istnienie Boga, to i tak przedmiotem jego wiary pozostaje jakiś Bóg przez małe b. Bóg oczywiście rozumiany jako nieskończona, ostateczna rzeczywistość, której się bezwarunkowo oddaje, czy jest nią przywołany już przeze mnie sukces zawodowy, czy też jeszcze coś innego. Tillich utrzymuje, że ateista, negując istnienie Boga, jednocześnie potwierdza, że istnieje coś takiego jak pytanie o to, co jest ostateczne, a więc potwierdza pytanie o istnienie Boga jako takiego. Nie musi to być teoretycznie Bóg chrześcijański. Istnieje wiele innych konkretnych wyobrażeń tego, co ostateczne. Na przykład w przypadku biblijnego Izraela konkretnym wyobrażeniem Boga będzie Jahwe, zaś w takim humanistycznym typie wiary będzie idea człowieka. Inkluzywistyczna reinterpretacja pojęcia wiary skutkuje więc także reinterpretacją ateizmu. I tutaj cytat. Ateizm może oznaczać jedynie usiłowanie usunięcia wszelkiej troski ostatecznej. Trwanie w stanie beztroski o sens własnej egzystencji. Obojętność względem ostatecznego pytania jest jedyną wyobrażalną postacią ateizmu. Koniec cytatu. Tillich uważa, że negacja przez człowieka istnienia i działania istot boskich nie oznacza, że ten człowiek okazuje się bez wiary. Pisze: ludzie mówią często, że są świeckimi, że żyją poza wrotami świątyni, a zatem są pozbawieni wiary. Jeśli jednak zapytać ich, czy nie przejawiają jakiejś ostatecznej troski, czy pozbawieni są czegoś, co uważają za bezwarunkowo ważne, stanowczo temu zaprzeczą. Zaprzeczając zaś, jakoby pozbawieni byli pewnej troski ostatecznej, potwierdzają, iż znajdują się w stanie wiary. Reprezentują oni humanistyczny typ wiary, posiadający wiele odmian. To, że uważają się za świeckich, nie wyklucza ich ze wspólnoty wyznawców. Człowiek wie, że nigdy jako skończony byt nie złączy się w pełni z tym, co nieskończone. Ponieważ człowiek w swej skończoności wierzy w coś, co jest nieskończone, to automatycznie jego wiara nie będzie doskonała, pozostanie pełna niepewności. Owego elementu niepewności nie da się z wiary usunąć. Trzeba go zaakceptować, twierdzi Tillich. Nawet jeśli przedmiotem wiary będzie to, co nieskończone, jakkolwiek symbolicznie wyrażone, to i tak wierzący człowiek przez swą skończoność będzie doświadczał
zwątpienia. Nie ma więc wiary bez zwątpienia. Zawsze pozostaje ryzyko, że to, co uznajemy za ostateczne i to, czemu oddajemy się ostatecznie, może okazać się nieostateczne. W zakończeniu chcielibyśmy zwrócić uwagę na fakt, że dynamika wiary powstaje na początku drugiej połowy XX wieku, to jest rok 1957. Kontekst powstania tej książki stanowią zatem ideologie narodowego socjalizmu oraz komunizmu, skutkujące kultem przywódcy i totalitarną władzą partii politycznych. Strategia argumentacyjna Tillicha dąży do przekroczenia immanentnych absolutyzmów i ukierunkowuje na poszukiwania ostatecznego spełnienia w rzeczywistości przekraczającej doczesność. Odpowiedzią ma być światopogląd chrześcijański, odpowiednio zreinterpretowany przez Tillicha. I tutaj w ostatnich minutach pozwolę sobie na krytykę koncepcji wiary u Tillicha, podając Państwu ją pod dyskusję, pod namysł. Tillich zdaje się wciąż jednak myśleć na sposób absolutystyczny, wprowadzając kategorię wiary jako ostatecznej troski podmiotu wiary. Według Tillicha owa troska ostateczna ma występować u każdego człowieka. Każdy ostatecznie czegoś się w swym zatroskaniu chwyta. Chodzi tylko o to, żeby przedmiot tego zatroskania nie okazał się uwarunkowany, a więc nie dający ostatecznego spełnienia, czy to kult jednostki, czy narodu, czy jeszcze coś innego. Przy takim ujęciu Tillich odrzuca ateizm rozumiany jako brak ostatecznego zatroskania. Pojawia się jednak w tym miejscu wątpliwość. Otóż ponad 67 lat po książce Tillicha daje się dostrzec w mentalności europejskiej tendencje polegające na odrzuceniu chęci uchwycenia się czegokolwiek na sposób ostateczny. Można powiedzieć, że ta tendencja nie jest udziałem jedynie ateistycznej czy agnostycznej części społeczności europejskiej, ale także środowisk odwołujących się do tradycji chrześcijańskiej. Nie tylko w osobach niewierzących, ale i w wierzących obecny jest sceptycyzm wobec unifikującej narracji światopoglądowej. Wśród większości chrześcijan wiara w Boga jako ostatecznego przedmiotu troski ostatecznej zdaje się przekształcać w jedną tylko ze sfer funkcjonowania człowieka, niekoniecznie determinującą wszystkie pozostałe. Wiara chrześcijańska w społeczeństwie zachodnim to obecnie jedna z dziedzin życia społecznego, nie roszcząca już sobie praw do nadrzędności. Straciła ona status ostateczności. Stąd może rodzić się pytanie o to, czy tillichowska wiara rozumiana jako troska ostateczna musi być traktowana jako uniwersalna przypadłość ludzka? Nie powinno się chyba zakładać, że jednostka ma potrzebę jednego ostatecznego spełnienia i dopuścić takie modele, w których nie występuje jeden nieuwarunkowanie zdefiniowany przedmiot zatroskania czy przedmiot wiary. Poddaję to pod dyskusję, dziękując Państwu za wysłuchanie.